Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w Plociuchu Historycznym, w którym dziś porozmawiamy sobie o wojownikach i to wojownikach nie byle jakich, bo moim zdaniem jednym Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w Plociuchu Historycznym, w którym dziś kontynuujemy temat wojowników i to wojowników, moim zdaniem, jednych z najciekawszych w swoim czasie. W poprzednim filmie, o ile YouTube pozwolił go wyemitować, słuchaliście o wojownikach starożytności. Dziś idziemy w czasie o krok dalej i mówić będziemy o wojownikach średniowiecznych. Średniowiecze to jest bardzo długi okres, trwający w Europie około 1000 lat i ze średniowiecznym wojownikiem kojarzy się nieodłącznie rycerz. Rycerz europejski, więc facet zakuty w pełną zbroję, jeszcze taką zbroję maksymiliańską, a więc zbroję zakrywającą absolutnie każdy element ciała. Zbroję, która jest idealnie dopasowana. No oczywiście rycerz, jeżeli spadnie z konia, no to nie może się już podnieść, no bo ta zbroja jest taka ciężka. Tylko że ten obraz jest bardzo mocno wypaczony. Ten obraz jest bardzo mylący, ponieważ takie pełne zbroje, zbroje z jakimi kojarzymy rycerza, to jest tak naprawdę dopiero XVI wiek. Natomiast ta zbroja nigdy nie jest aż tak ciężka, żeby nie dało się w niej chodzić czy walczyć pieszo. No, chyba że weźmiemy pod uwagę na przykład, tak nazwijmy to, rycerzy bizantyjskich. No i właśnie tych rycerzy zachodnioeuropejskich zostawimy sobie dzisiaj. Zresztą o tym był osobny vlog. Dziś będziemy mówić o zupełnie innych formacjach wojskowych. O formacjach, które są często pomijane. O formacjach, o których z jakiegoś powodu dość rzadko się mówi, a myślę, że nie powinno tak być. Otóż pierwszą z formacji, których chciałbym Wam przedstawić, będą wojownicy asteccy. No, tutaj rodzi się kilka problemów. No bo przede wszystkim Aztecy, owszem, żyją w średniowieczu według naszego kodu pojęciowego, ale oni zupełnie do średniowiecza nie przystają, ponieważ to w dalszym ciągu jest kultura epoki kamienia. Aztekowie nie wynaleźli żadnych metali, które dałoby się użyć do produkcji broni. Owszem, znali na przykład złoto, znali miękkie metale, ale nie znali takiej formy ich obróbki, żeby one nadawały się do walki, więc cały czas wykorzystywali nawet nie krzemień, tak jak u nas w Europie, wykorzystywali raczej szkło wulkaniczne. Aztekowie, zwał jak zwał, to jest kultura, która bardziej pasowałaby do tych kultur, które funkcjonują na terenie Europy 5-5,5 tysiąca lat temu, czyli na naszych ziemiach, powiedzmy, kultury pucharów lejkowatych, chociaż od KPL-u byli troszkę bardziej rozwinięci, czy dużo bardziej rozwinięci. Natomiast jeśli chodzi o periodyzację ich dziejów, czyli o czasy, w których żyli, to jest nasze średniowiecze, dlatego tutaj się załapali. Tym bardziej, że już pod koniec średniowiecza, czy już w czasie renesansu, bo to też ciężko tutaj jakąś konkretną datę wymyślić, walczą z Europejczykami. Oczywiście przegrywają, ale walki były bardzo zażarte. Otóż Aztekowie to jest kultura wojenna. To jest kultura wojenna, podobna troszkę do kultury na przykład spartańskiej, ponieważ tam chłopak ma dwie możliwości. Albo będzie żołnierzem, albo będzie kapłanem. No i tutaj bardzo kombinować się nie da. Oni w ogóle mają bardzo ciekawą formę swojej państwowości, ponieważ nie starają się stworzyć wielkiego, rozległego państwa, bo takim ciężko się zarządza. Tym bardziej, że to jest
No, tak jak już powiedzieliśmy, dość niezaawansowana technicznie kultura, tylko chcą dominować nad sąsiednimi miastami, państwami czy państewkami. Do tego są potrzebni wojownicy. I tutaj cały czas możemy mówić zarówno o Aztekach, jak i o Spartanach. Każdy młody chłopiec, czy każde niemowlę płci męskiej, o ile można teraz tak powiedzieć, bo to cholera wie, może się tam jako, nie wiem, helikopter na przykład utożsamia, to obojętnie. Kiedy się rodzi, jest witany przez akuszerkę, czyli tą kobietę, która odbiera poród, okrzykiem wojennym. Później, po kilku dniach, kapłan zakopuje pępowinę na jakimś dawnym polu bitwy, żeby to dziecko już od razu było włączone w tą wojenną kulturę. No, oczywiście dziecko jest wychowywane, aż nabierze jakieś tam ogłady według ich kultury. W wieku 6 lat idzie do szkoły, do której chodzi do 13 roku życia, i tam jest uczony oczywiście arytmetyki, geometrii, no bo to już znali, jest uczony astrologii, jest uczony historii, no ale tym najważniejszym przedmiotem jest jednak WF. Nie ma zwolnień z WF-u. Nawet jak ktoś ma duszności. Tam jest wojna i walka. To jest najważniejsze. Jednak ich forma prowadzenia walki, ich zmagania na polu bitwy są zupełnie inaczej traktowane, niż były traktowane w Europie. W Europie chodziło o to, żeby zdominować przeciwnika. Jeżeli bierzemy przeciwnika jako jeńca, to po to, żeby on był naszym niewolnikiem, albo po to, żeby zabrać to, co ma na sobie. Natomiast u Azteków chodziło o to, żeby pojmać najlepiej szlachcica wrogiego państwa i tego szlachcica wykorzystać później jako ofiarę złożoną konkretnym bogom. No ale o tym za chwilę. W każdym razie ci chłopcy, już kiedy kończą edukację w wieku 13 lat, są zabierani przez swoich nauczycieli, przez starszych wojowników na pole walki podczas pierwszej bitwy, przyglądają się. Muszą się oswoić z tym, jak faktycznie wygląda bitwa, jak to się dzieje. Muszą zobaczyć, w jaki sposób walczyć. Natomiast już w czasie drugiej swojej bitwy w życiu są włączeni jako pełnoprawni jej uczestnicy. Ciężko mówić o jakiejkolwiek taktyce takich starć, ponieważ najbardziej w tych kulturach Mezoameryki, Ameryki Przedkolumbijskiej, u Azteków, liczy się honor na polu walki. I tutaj są podobni, może nie tyle do Spartan, bo tam taktyka wojenna jest na pierwszym miejscu. Tutaj bardziej podobni są, powiedzmy, do Celtów europejskich. Czyli chodzi o to, żeby być honorowym, chodzi o to, żeby pokazać swoją odwagę i swoją siłę na polu walki. Nie ma tam starć dużych oddziałów wojskowych. Nie ma tam starć oddziałów, które idą ramię w ramię, tylko bitwa aztecka, czy bitwa w czasie Azteków, w czasie rządów Azteków w Ameryce, to jest szereg pojedynków. To jest szereg pojedynków mających na celu właśnie zdobycie jeńców. W cóż taki Aztek był uzbrojony? Taką główną bronią w ogóle kultur epoki kamienia jest włócznia. Włócznia jest bardzo istotna, dlatego że włócznia jest stosunkowo łatwą do wytworzenia bronią, a jednocześnie niebywale skuteczną. Jeżeli taki Aztek ma potężny kij, na końcu którego jest obsydianowy grot, no to można tym siać olbrzymie spustoszenie. No jeżeli nie mamy metalu, nie mamy brązu, nie mamy żelaza, nie mamy stali, no to nie jesteśmy w stanie zrobić miecza, którym możemy tam sobie ciachać, ale włócznie już tak. Włócznia jest jedną z najbardziej typowych broni ludzkości w ogóle i towarzyszy nam od zarania wojen aż po
praktycznie czasy współczesne. Bo czymże innym od włóczni jest karabin z magnetem. Ale tutaj bardzo ważna uwaga. Wiele osób zupełnie myli rodzaje broni drzewcowej. No bo dla większości, czy to jest włócznia, czy to jest dzida, czy to jest oszczep, czy to jest pika, to jest jeden, wiadomo co. Natomiast to są zupełnie różne bronie. Dzida jest bronią, która nie ma grotu. Dzida to jest po prostu zaostrzony patyk, ewentualnie opalony w ognisku i w ten sposób utwardzony. Włócznia to jest broń do walki wręcz, znaczy do walki po prostu stojąc sobie na jakimś tam polu walki i walczymy tą włócznią, ale nie rzucamy nią. Włócznia to jest broń, którą trzymamy w ręku i nią walczymy. Ale jest zaopatrzona w grot. Oszczep jest bronią, którą rzucamy. Pika natomiast to jest broń piechoty do walki z kawalerią. Kawaleria, jeżeli używa czegoś w rodzaju włóczni, chociaż może używać również włóczni i oszczepów, najczęściej używa kopii albo używa lanc. Lanca to jest taka po prostu zmniejszona, odchudzona kopia. No, tak w formie dygresji. Aztekowie używają również, jeśli chodzi o broń drzewcową, oszczepów, ale nie miotają ich po prostu z rąsi, tylko używają atlatli. To jest również przełomowy, fenomenalny wynalazek epok kamienia w różnych miejscach na świecie, ponieważ atlatl działa na zasadzie dźwigni, na zasadzie ramienia. Czyli trzymamy w ręku taki półmetrowy kij, do tego kija zaczepiamy oszczep i rzucamy nim w ten sposób, żeby on no właśnie zadziałał jak ramię, żeby tylna część tego kija w opozycji do przedniej trzymanej przez nas w ręce wybiła oszczep i pozwoliła rzucić nim dużo, dużo dalej. Używają oczywiście łuków. Łuk to też jest broń, która została wynaleziona bardzo dawno temu w wielu miejscach równocześnie. Natomiast oczywiście do łuków strzały z grotami obsydianowymi. Używają również proc. Proca to jest rodzaj oręża, który będzie dziś przewijał się właściwie we wszystkich formacjach, o których chciałbym Wam opowiedzieć, ponieważ proca jest bronią niebywale prostą, niebywale nieskomplikowaną do wytworzenia. To jest po prostu sznurek, w środku którego jest jakaś kieszeń zrobiona ze skóry, wyplecona z czegoś, zrobiona z absolutnie, absosmerfnie, dowolnie czego. Chodzi tylko o to, żeby była w miarę wytrzymała. Nie chodzi oczywiście o procę neurobalistyczną, czyli o taką procę, jaką wybijaliście szyby u sąsiadów. Chodzi o taką procę, jaką Dawid załatwił Goliata. Czyli jeden ten sznureczek zawiązujemy sobie na ręce, drugi sznureczek trzymamy w dłoni, do kieszonki ładujemy jakiś pocisk, może to być okrągły kamień, może być odlany z miedzi, z brązu, z ołowiu, z czego tam sobie tam wyobrazicie. Kręcimy tym, ale nie kręcimy po to, żeby nadać prędkości temu kamyczkowi, tylko kręcimy wyłącznie po to, żeby on nie wypadł z kieszeni, czyli działa siła odśrodkowa i w pewnym momencie puszczamy ten sznureczek trzymany w ręku. No i również proca działa jak ramię. Absolutnie tak samo jak atlatl. Oprócz proc mieli jakieś pałki, maczugi, to jest jakby oczywiste. Mamy przecież społeczeństwo, które jest wojenne, musi się samo wyekwipować, a jednocześnie technicznie stoją na tak niskim poziomie, że tutaj pałka również może wyrządzić ogromną krzywdę i wcale nie będzie odstawała zaawansowaniem technicznym od innych broni. Natomiast pałki można sobie oczywiście udoskonalić. Mamy obsydian, czyli mamy to szkło wulkaniczne i w pałkę można powsadzać sobie takie odłupki w kształcie trójkąta obsydianowe z jednej i z drugiej strony pałki, czy takiej deseczki wyglądającej jak kij do za przeproszeniem palanta. No i wtedy mamy, to się różnie nazywa, albo pałkę obsydianową, albo obsydianowy miecz. W każdym razie coś wyglądające jak nieco bardziej przerażająca piła, ale siejące absolutnie ogromne spustoszenie. Podobnie w Europie wczesne kultury rolnicze robiły swoje sierpy do ścinania zboża,
na przykład kultura ceramiki, ceramiki wstęgowej, czyli po prostu w patyk wkłada się trójkątne kawałki krzemienia. To rozrywa skórę, może nacinać kości, po prostu działa ogromne spustoszenie. Przy czym Aztekowie cały czas mają pewien problem z robieniem zbroi, no bo nie ma metali. Nie ma metali, chociaż ich zbroje tekstylne były całkiem niezłe. Tym bardziej, że oni używają tarcz. Na większości przedstawień Azteków mamy tych wojowników właśnie z tą pałką, z obsydianowymi zębami i mamy tych wojowników z tarczami. Hiszpanie pisali podczas podboju owych Azteków, pisali, że ich wojownicy mają jakąś formę zbroi zrobioną z tekstyliów, jakiejś bawełny na przykład, która tam występowała i skór, od której odbijają się strzały z łuków, nie wchodzą w to bełty kurz i ciężko nawet bronią boczną, czyli jakimś tam rapierem przebić. Aztekowie mają oczywiście pewną formę wojowników o wyższym statusie. W wielu kulturach pierwotnych i w bardzo wielu kulturach wojennych mamy do czynienia z taką animizacją wojowników. Czyli ci wojownicy czerpią swoją siłę od zwierząt. Tak jak mamy na przykład u wikingów, berserkerów, czyli ludzi ubranych w skóry niedźwiedzi, czy ludzi ubranych w skóry wilków. Ba, husarze XVII-wieczni zakładają na siebie te skóry lampartów, niedźwiedzi i innych dziwnych zwierząt, po to, żeby wydać się straszniejszym. Tak Aztekowie ubierają się w te zwierzęta, które są dla nich, czy przebierają się za te zwierzęta, które są u nich święte, albo których najbardziej się boją. Czyli mamy wojowników orłów i wojowników jaguarów. Ci wojownicy są absolutną elitą. To są wojownicy najczęściej, najbardziej ozdobieni. A ozdoby w azteckim świecie wojny czy konfliktu są bardzo istotne, ponieważ im więcej pojmałeś albo ukatrupiłeś przeciwników, tym więcej ozdób możesz sobie założyć. Pojmuje się jeńców, jeżeli jest słowo pojmuje, to bardzo dobrze, jeżeli nie, to właśnie je obmyśliłem i zaczyna obowiązywać. Tych jeńców trzeba pochwycić, wziąć ich w jak najlepszym stanie, ale tylko szlachcic innego plemienia czy innego miasta, państwa nadaje się na ofiarę dla bogów. Jeden bóg potrzebuje serca, natomiast Bóg Słońce, czy Bóg Słońca, Słońce potrzebuje krwi do tego, żeby wstawać, do tego, żeby dawać życie. Więc owych jeńców trzeba w ten sposób pozbawić tego, cóż u nich najistotniejsze, a więc życia. Takich jeńców ukatrupiano w bardzo różne sposoby. No oczywiście my znamy te sposoby z filmów fabularnych, dokumentalnych, opowieści, że po prostu rozciąga się takiego delikwenta normalnie jak Reitana, czy jak Williama Wallace'a w Braveheartie na kamieniu ofiarnym, tam mu się wydziubuje serce i praktycznie tutaj jest po sprawie. Ale jeżeli wyciągniemy mu serce, to serce nie bije, przynajmniej w ciele. Jeżeli serce nie bije w ciele, to nie pompuje krwi. A ta krew jest ważna, bo krew jest pokarmem dla słońca. Więc ukatrupia się tych jeńców, niewolników na różne sposoby, w czasie różnych obrzędów. Na przykład chciałbym wam przytoczyć jeden z takich obrzędów, który moim zdaniem jest najbardziej interesujący i najwięcej mówi o tej kulturze.
ponieważ obrzęd poświęcenia takiego jeńca jest nieco podobny do walki gladiatorów. Otóż daje się takiemu jeńcowi pałkę, no mniej więcej taką, o jakiej wam opowiedziałem, czyli tą naćkaną różnymi dziwnymi rzeczami, tylko że zamiast obsydianowych zębów ów szlachcic ma pióra. Pióra różnych świętych ptaków, więc tak naprawdę ma po prostu drąga w ręku i sam musi walczyć z kilkoma wojownikami strony swoich oprawców, którzy oczywiście już są uzbrojeni w broń normalną, w broń całkowicie ostrą, ale w tym obrzędzie nie chodzi po prostu o to, żeby podejść, walnąć w łeb i po wszystkim, chodzi o to, żeby w ten sposób atakować tego jeńca, żeby go kaleczyć. Jeżeli go kaleczymy, to on wtedy broczy krwią i tej posoki jest jak najwięcej, więc słoneczko będzie zadowolone, słoneczko napełni swój brzuszek. Czy to tam słoneczko ma? No, kultura na pewno, którą dzisiaj nazwalibyśmy barbarzyńską i pierwotną, no ale takie były czasy, tak ona wyglądała. Wiele kultur, które funkcjonowały w Europie, były dużo bardziej barbarzyńskie. No, sam Cezar opisuje, jak to jedna z kultur starożytnych już ofiary z ludzi sprawia w ten sposób, że pali ich żywcem. Zresztą na terenie ziem polskich też mamy ślady ofiar z ludzi, ba, mamy ślady kanibalizmu, więc tutaj ci Aztekowie w niczym nie odstawali. Wręcz powiedzieć by można, że byli całkowicie normalną kulturą epoki kamienia. Teraz płynnie przechodzimy do kolejnych wojowników, do kolejnej formacji wojowników. Otóż mówić będziemy na temat, który jest moim zdaniem bardzo niedoceniony w takim mainstreamie historycznym, a zupełnie niepotrzebnie. To jest kultura, która bardzo jest interesująca i mocno wpłynęła na nasze życie, czyli naszą kulturę, a mowa o Bizancjum. Mowa o wschodnim odłamie, czy wschodniej części Imperium Rzymskiego. Jakoś tak to Bizancjum jest całkowicie u nas zostawione same sobie. Jeżeli coś tam o Bizancjum wiemy, to wiemy, nie wiem, o powstaniu Nike na przykład, czy powstaniu Nika tak naprawdę, gdzie cesarz razem ze swoją żoną wcześniejszą, znaczy tą panią do towarzystwa, jest prawie, że wyniesiony na taczkach przez swoich poddanych. Jeżeli wiemy coś o Bizancjum, to wiemy może tam o kościele Hagia Sofia, może coś tam wiemy o dynastii paleologów, bo spokrewnili się z carami z dynastii Rurkowiczów, no ale to właściwie tyle. No, nie kojarzymy, co tam się w ogóle działo. A kultura niezwykle ciekawa, ponieważ to jest kultura, która w czasie, kiedy u nas zawiązuje się państwowość, oni żyją tak, jakby Rzym nigdy nie upadł. Oni po prostu są Rzymem. Oni uważali, że Imperium Rzymskie skończyło istnieć. Nie. To po prostu jego jedna z części jest akurat w chwilowej okupacji barbarzyńców. Natomiast no, oni cały czas sobie żyją. No, oni sobie cały czas tam działają. Cały czas są Romanoi, czyli cały czas są Rzymianami i Bizantyjczycy przez prawie cały czas swojego istnienia bardzo mocno dążą do tego, żeby podbić, odbić półwysep, na którym jest miasto Rzym. Oni cały czas chcieli do tego Rzymu wrócić. Chociaż ich stolicą był Konstantynopol, dzisiejszy Stambuł. Jeśli chodzi o samą wojskowość tego ludu, tego państwa, to ona bardzo dużo dała wojskowości Europy Środkowej, czyli naszej, bardzo dużo przede wszystkim dała wojskowości tureckiej, ponieważ kiedy Turcy podbijają Bizancjum w XV wieku całkowicie, a wcześniej jeszcze wyszarpują kawałki jego terenu,
to chłoną tą kulturę bizantyjską i chłoną przede wszystkim ich kulturę wojskową, ponieważ ona stoi na bardzo wysokim poziomie. Bizantyjska kultura wojskowa to jest pokaz tego, jak wyglądałaby zapewne wojskowość rzymska, gdyby to zachodnie imperium nigdy nie upadło. Oni cały czas uważają się za Rzymian, nie za spadkobierców, a za kontynuatorów tej tradycji, nie tylko kulturowej, ale również i militarnej. Jakże oni walczą i w cóż są uzbrajani? Otóż mówić będziemy o tym najbardziej klasycznym, typowym okresie w wojskowości Bizancjum, czyli przełom IX-X wieku. O tyle dla nas istotny czas, że wtedy tworzy się państwowość Polska. To wtedy Mieszko i jego przodkowie ruszają z ekspansją z Wielkopolski na pozostałe tereny dzisiejszego kraju. Układ wojskowy, czy sposób zaciągu wojskowego w Bizancjum był układem temowym, a więc to temy miały dostarczać żołnierzy. Temy, czyli takie okręgi wojskowe, gdzie mamy jakiś tam rodzaj feudalizmu, to ogromne uproszczenie. W każdym razie posiadacz ziemski, w zależności od tego, jak był bogaty, musiał w jakiś sposób tam służyć wojskowo. Ci najbogatsi służyli w kawalerii i to w kawalerii nie byli jakiej, ponieważ służyli w kawalerii ciężkiej, byli tak zwanymi katafraktami. Katafrakci była to forma żołnierzy, którzy byli tą przełamującą siłą. No, tak to w średniowieczu było, że starano się bazować na kawalerii i im ta kawaleria była cięższa, tym większą miała siłę. No to jest oczywiste. Jeżeli mamy konia, który jest również zakuty w zbroję, mamy faceta, który jest niebywale dobrze opancerzony i to mamy faceta tak opancerzonego, że broń przeciwnika się go nie ima, no to wojna jest wygrana właściwie. No tutaj nikt nam krzywdy nie zrobi. I tak mieli działać katafrakci. Katafrakci w cóż byli wyposażeni? Katafrakci byli wyposażeni znowu w włócznie. Włócznia nazywająca się kantarion u nich, czyli bardzo pierwotna, nie powiem prymitywna, ale pierwotna forma uzbrojenia, która no, jak widać od epoki kamienia, przez epokę brązu, aż do epoki żelaza, w której właściwie do dzisiaj żyjemy, jest najważniejszą bronią, bo jest tania, skuteczna i stosunkowo łatwa w tak wytworzeniu, jak i nią władaniu. Używają oni również broni bocznej. No i tutaj zaczyna się ciekawie, ponieważ Bizantyjczycy, katafrakci używają dwóch najbardziej klasycznych form broni bocznej, a więc używają spationu. Spation jest rodzajem miecza, jak sama nazwa wskazuje, wywodzącym się od rzymskiej spaty, czyli miecz dłuższy od gladiusa, no bo jednak kawaleryjski, kawaleria bazuje na przewadze odległości. Jednak no, miecz jak miecz, ale używają również broni o nazwie paramerion. Paramerion jest formą szabli. No, kawaleria to szabla. Właściwie wojska jezdne w XIX wieku w całej Europie i na całym świecie przyjmują za pośrednictwem wojsk polskich, co ciekawe, przyjmują szable jako główne uzbrojenie jeźdźca, co swój początek ma właściwie w Europie u Bizantyjczyków. Jeżeli spojrzymy sobie, jak wygląda bizantyjski paramerion, to właśnie tak wyglądać będą późniejsze szable tureckie. Tak wyglądać będą szable ruskie, nie rosyjskie, a ruskie, czyli z terenów Rusi. Tak wyglądać będą szable używane w Europie Zachodniej właśnie w VIII, IX, X wieku. Używają również broni o nazwie Martio Barbili. Martio Barbili jest
formą takiej przerośniętej rzutki do darta. Później Turcy będą używać czegoś, co nazywać się będzie dżiryt, a więc taka no półmetrowa strzała, dość gruba, zrobiona często z bambusu. No to w jakiś tam sposób bierze się właśnie od tej formy broni. Natomiast te rzutki można nazywać z greckiego martio barbuli, ale można też po łacinie mówić na to plumbata, ponieważ tak w zachodnim Rzymie się to nazywało. To są no 20-30 centymetrowe rzutki z dość dużymi lotkami, bardzo szpiczastym grotem i takim zgrubieniem, z takim obciążnikiem na środku. Rzutki, które lecą daleko, bardzo mocno się wbijają, niezwykle agresywna broń, no i bardzo skuteczna. Jeżeli wojsko obrzuci przeciwnika takimi rzutkami, no to już właściwie nie ma zmiłuj. To jest coś, co wbija się nie tylko w przeciwnika, ale wbija się wreszcie w tarczę, wbija się w zwierzęta, no przerąbane. Tym bardziej, że taka broń jest bardzo trudna do obrony. W przypadku oszczepu, no widzę, że leci na mnie coś wielkiego, więc zasłonię się tą tarczą. Dobra, stracę tarczę, bo albo ona zostanie zniszczona, albo wbije się ten oszczep i już nie będę mógł jej wykorzystywać, bo nie będę mógł wydrzeć tego oszczepu. Tak w przypadku plumbaty czy martio barbuli. Lecą tego tysiące. Każdy żołnierz może wyrzucić 3, 4, 5, zanim będzie musiał się wycofać, albo zanim nie będzie musiał dobyć innej broni. Jednak wyznacznikiem katafraktów, no i bliźniaczej w jakiejś tam formie kawalerii klibanarii, chociaż klibanarii była trochę ciężej opancerzona, tym wyznacznikiem jest właśnie opancerzenie. Otóż nie ma chyba w historii wojskowości europejskiej tak silnie opancerzonej kawalerii. Oni używają praktycznie wszystkiego, co używać mogą. Używają zbroi tekstylnych. Więc używają no, czegoś, co w Europie Zachodniej nazywa się przeszywanica. Więc no, tak jak wyobrazimy sobie różnego rodzaju panów żulów, którzy sobie gdzieś tam pod sklepami zimą koczują, to oni są często ubrani w kufajki. No to właśnie te przeszywanice podobnie wyglądają. Na to zakłada się jeszcze jedną formę tekstylnej zbroi i dopiero na to zbroję właściwą. A więc zbroję złożoną z szeregu niewielkich żelaznych lamelek albo łusek, więc takich malutkich kawałeczków, które zachodzą na siebie. W niektórych momentach, jeżeli najdzie na siebie na przykład trzy warstwy, to taka zbroja może mieć nawet centymetr grubości. To jest ogrom, to jest masa żelaza na takim katafrakcie albo klibanariuszu. Do tego używa oczywiście karwaszy, czyli ochrony przed ramion, używa na ramienników, używa na golennicy, używa osłony ud, osłony obojczyka, używa bardzo ciężkich hełmów. W ogóle hełmy są stosunkowo ciekawe, ponieważ hełmy katafraktów są często używane jako dowód na istnienie Wielkiej Lechii. To brzmi dość zaskakująco i zadziwiająco, no ale tak jest. Otóż te hełmy katafraktów, w ogóle hełmy bizantyjskie, to jest no tak jakbyśmy połączyli ze sobą hełm wikingów, hełm normański, z hełmem słowiańskim, czyli ze szłomem. Jeżeli wpiszecie sobie, no nie wiem, w Google jakikolwiek hełm bizantyjski, to zobaczycie, że one faktycznie są podobne do tych szłomów z IX, X, XI wieku starożytnych ziem polskich. Oczywiście różnice są ogromne, ale podobieństwa są jeszcze większe. Dlatego jeżeli zwolennicy Wielkiej Lechii
dowiedzą się, że gdzieś tam na Bałkanach znaleziono hełmy, które są podobne do hełmów słowiańskich z przedchrześcijańskich czasów, no to jest po prostu szok macicy. No to no, no wielka Lechia jak nic. Chociaż moim zdaniem bardzo ciekawe, jeśli chodzi o opancerzenie tej jednostki bojowej, jaką tworzy Katafrakta i jego koń, jest to, że również konie były opancerzone. Czyli konie były wyposażone w tak zwane ladry, czyli końską zbroję. Ona również była łuskowa albo lamelkowa, to częściej łuskowa, chociaż też dużo elementów kolczych się zdarzało. Koń miał też litą płytową osłonę pyska, czyli tak jakby hełm, koń miał hełm. Katafrakci początkowo, przed tymi czasami IX, X, XI wieku, byli uzbrojeni w łuki, czy uzbrajali się w łuki. Natomiast ówcześni cesarze, czy ówcześni dowódcy wojskowi stwierdzili, że to jednak jest zły pomysł, żeby katafrakci mieli te łuki, ponieważ to ich rozprasza, to jest raz. Oni mają być się tym uderzeniem, tą żelazną pięścią, która rozbija szyki przeciwnika. Więc stworzono po prostu oddziały łuczników konnych. I tak w jednostce na 5 katafraktów przypada 2 łuczników. Cesarze bizantyjscy starali się przywrócić tą tradycję łucznictwa konnego, nie stworzyć tradycji łucznictwa konnego, a przywrócić, ponieważ wystarczyło sięgnąć do tych tradycji huńskich czy tradycji partyjskich i już można było zaszczepić w tych nieco uboższych warstwach niż te, które były w stanie wyekwipować Klibanari czy Katafraktos. No to oni mogli być tymi dumnymi łucznikami konnymi. No oczywiście jest też piechota. Piechota dzieli się dość podobnie jak piechota rzymska. Tak jak mówię, to są Rzymianie cały czas. Nazywa się owych ciężkich piechurów, którzy uważają się za potomków legionistów, skutatos. Skutatos od skuta, czyli od tarczy. Rzymska tarcza nazywała się skutum. Bardzo podobnie nazywali ją również Bizantyjczycy. Chociaż ta piechota również wzoruje się na piechocie greckiej. No to jednak jest część imperium, która najwięcej czerpie z Grecji. No bo to są tereny jednak greckie, jakby nie było. To też tych piechurów nazywa się hoplitas, czy hoplitai. Czyli tak jak hoplitów w armii greckiej. Owi hoplitai czy skutatos byli piechotą ciężką, byli piechotą, której główną bronią nie było tak jak w Rzymie, nie był tak jak w Rzymie miecz, nie gladius, a główną bronią była włócznia, a więc tak jak właśnie u Greków, właśnie w falandze, używali kantarionu, włóczni o długości no, bardzo różnej, bo od 3,5 do 5 metrów. Używali no, broni bocznej, czyli cały czas używają tych spationów czy paramerionów, o których mówiliśmy. Używają też, co ciekawe, bo rzadkie dla ciężkiej piechoty, używają procy. Właśnie takiej procy sznurkowej, jaką omówiłem przy okazji Azteków. No i jako, że są skutatos, a więc tarczownikami, używają tarcz. Skuta w ich przypadku ma wysokość około 120 cm, więc jest bardzo duża. Jest bardzo duża, co pozwala na stworzenie szyków, które są połączeniem szyków rzymskich i szyków greckich. Tak? No nie jest to rzymski żółwik, a już na pewno nie taki jak w naturze, tylko to jest szyk, który jest szykiem ochronnym, tak jak testudo rzymski, jak rzymski żółw, ale jednocześnie pozwala wykorzystać przewagę odległości, którą daje długa włócznia i dobre wyszkolenie w jej używaniu. Dwa pierwsze szeregi są wyposażone
w ciężką zbroję, czyli właśnie zbroję lamelkową, zbroję łuskową, bardzo podobną zbroję jak w przypadku katafraktów czy klibanariuszy. Dalsze szeregi już nie są uzbrojone w te włócznie, no bo nie ma takiej potrzeby, żeby one były w nią uzbrojone, i tak nie sięgną, więc i nie mają aż tak mocno rozwiniętych pancerzy. Tam raczej w dalszych szeregach są pancerze tekstylne. No nie chodzi o to, że intencjonalnie w ten sposób, że dobra, ty będziesz mocno uzbrojony, ty będziesz słabiej uzbrojony, tylko w ten sposób starano się wykorzystać to, że nie wszystkich jest stać na to, żeby się dobrze wyekwipować, żeby się dobrze uzbroić, to też dobra, ci, którzy są lepiej odziani, idą naprzód, ci, których nie stać, idą do tyłu. Pierwszy szereg klęka i zasłania tarczami siebie i kolegę z góry, tak mniej więcej do wysokości tam, no, dęksa może trochę wyżej. Natomiast dwa kolejne szeregi nastawiają włócznie. To jest fenomenalny szyk do walki z kawalerią, szczególnie kawalerią lekką, w jaką wyposażone były te plemiona, czy te państwa, które z Bizancjum wtedy walczyły. Oczywiście tyły wtedy wyposażone są w broń, którą mogą miotać, a więc w oszczepy, czy właśnie owe rzutki, czyli martiobarbuli. Mamy też lżejsze formy piechoty, mamy peltastów. Peltaści to w ogóle jest formacja niebywale przestarzała, formacja jeszcze wzięta właściwie żywcem ze starożytności, żywcem z czasów Aleksandra Macedońskiego, no bo to są po prostu lekko uzbrojeni włócznicy, jeszcze lżej uzbrojeni od peltastów, czy jeszcze bardziej mobilną piechotą są psiloi, nie mylić z pisiory. Psiloi to są procarze, oszczepnicy, łucznicy, ogólnie harcownicy. Czyli sama walka wygląda w ten sposób, iż że mamy na początku tego szyku wojskowego owych peltastów, owych psiloi, którzy gdzieś tam sobie biegają, rzucają oszczepami, walczą jako harcownicy, czyli z jednej strony dajemy harcowników, z drugiej strony oni dają harcowników i toczą sobie pojedynki, zarzucają przeciwników gradem pocisków z oszczepów. Pocisków z proc, tymi oszczepami zarzucają. W ogóle rzucają wszystkim, czym się tylko da, łącznie z przekleństwami, a te niedobry wrogu i tak dalej. Dalej stoją skutatos, którzy mają chronić całą armię przed atakiem kawalerii. Natomiast ze skrzydeł atakuje ciężka kawaleria, czyli właśnie katafrakci i klibanarii. Taktyka działająca bardzo dobrze, tym bardziej, że bardzo ważną częścią taktyki wojskowej Bizancjum z tego klasycznego ich okresu są takie działania poza polem walki, czyli bardzo dobra medycyna. Mają no, kapłanów, wtedy już oczywiście chrześcijańskich, co no, też działa dobrze na żołnierzy, ale wreszcie mają świetną intendenturę, więc oni nie są głodni. Oni nie mają problemu z naprawą sprzętu wojskowego na przykład. Nie mają problemu ze spyżą dla koni, czyli tam z jedzonkiem. Właściwie oni mają tylko walczyć. No i przede wszystkim Bizantyjczycy mieli dobry wywiad, kontrwywiad. Więc to oni w tym czasie wybierają pole walki, oni wtedy w tym czasie decydują o tym, jak ta potyczka się potoczy. Bardzo ciekawa kultura, no tutaj i tych Azteków i Bizantyjczyków potraktowaliśmy bardzo skrótowo, więc zachęcam do pogłębienia wiedzy. No została mi jeszcze tutaj karteczka na temat Mongołów, na temat ordy Chingishana, na temat ich podbojów, ale myślę, że no, to może być dobry temat na osobnego vloga, ponieważ to, cóż Mongołowie zrobili z Azją, z Europą, ze znanym im ich światem, no to jest po prostu fenomenalne. Oni byli w stanie stworzyć największe lądowe imperium na Ziemi. I to nie stworzyła tego kultura,
która miała za sobą dziesiątki, setki lat rozwoju spokojnego, aż wreszcie stała się kulturą ekspansywną. Nie miała za sobą zaplecza technologicznego, nie miała za sobą zaplecza surowcowego, nie miała za sobą absolutnie żadnego zaplecza. To byli nomadzi, którzy stwierdzili, że no dobra, to teraz podbijemy se wszystko. No i se podbili wszystko. Panowali od Chin aż po Śląsk. Ponieważ Śląsk jest najbardziej wysuniętym na zachód obszarem, w którym wojowali Tatarzy, a dla mnie są oni o tyle ciekawi, że jak myślę większość z was wie, ja pochodzę ze Świętokrzyskiego, pochodzę z ziemi sandomierskiej, gdzie zamieszkuję, to tutaj toczyły się bardzo istotne bitwy. To właśnie Sandomierz został przez Tatarów brutalnie zajęty i zniszczony. Ale bardzo niewielkie miejscowości, które gdzieś tutaj w mojej okolicy są, są zupełnie strategicznie, czy z punktu widzenia lokalnej polityki, czy z punktu widzenia gospodarki, zupełnie nieistotne. Niektóre z tych miejscowości są w ogóle malutkie wioszczynki, a odbywały się w tych miejscowościach naprawdę decydujące z Tatarami potyczki. No, chodzi oczywiście, czy między innymi o bitwy w Tursku, czy bitwę pod Chmielnikiem. Bardzo ważną, bardzo ciekawą bitwę, która właściwie doprowadziła później do ogromnej klęski pod Legnicą. To właśnie bitwa pod Chmielnikiem doprowadziła do tego, że Tatarzy złupili Kraków. No i dzięki temu, czy przez to, tak, a nie inaczej brzmi hej na uzwierzę Mariatki, a więc jest przerywany. Ale o Tatarach myślę, że porozmawiamy sobie kiedyś tam indziej. To co, może umowa. Jeżeli pod tym vlogiem będzie w ciągu tygodnia 5000 łapek w górę, to macie vloga o Tatarach, a jak nie, to on będzie nieco chyba niestety oddalony w czasie. No i jeżeli już omówiliśmy sobie wojskowość starożytną, omówiliśmy sobie teraz wojskowość średniowieczną, te co ciekawsze wyjątki wojowników owych epok, no to teraz przychodzi czas na epokę wczesnonowożytną. A epoka wczesnonowożytna to jest właśnie mój ulubiony okres, z którego pisałem pracę no, licencjacką właściwie. Magisterka była czym innym, ale to jest czas, w którym mamy niebywale interesujące formacje, czyli w następnym vlogu będzie o, no być może będzie o rajtarach, bardzo ciekawa formacja, no może będzie o samurajach, kto wie, no ale na pewno będzie o husarii i pancernych. A więc te rzeczy, które mogą was naprawdę bardzo mocno zainteresować, ale no słuchajcie, możemy sobie też pogadać o Tatarach, to zależy od was. Ja was bardzo proszę natomiast o to, żebyście dali łapkę w górę. To jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo istotne, ponieważ dostaję dużo mniej łapek niż Ator. A bym chciał dostać chociaż tyle, co on. Napiszcie coś fajnego w komentarzu, coś miłego. Napiszcie pomysły na kolejne vlogi. No i jeżeli macie taką wolę i możliwość, to bardzo bym również prosił o to, żeby udostępnić tego vloga. Niech się niesie, a co tam, jak się wam podobało, to może niech komuś innemu też się spodoba. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki, hej, cześć, pa.